Dzień dobry, spotykamy się po raz kolejny w kawiarni o księgarni Między Słowami na ulicy Rybnej 4. Dzisiaj na półkach pełnych książek odnalazłam dwie kolejne pozycje. Bardzo ciekawa tematyka, tematyka, która dotyczy każdego człowieka, od jego narodzin do śmierci, najmniejszych, starszych. Śmieci. Śmieci, najbardziej uciążliwy problem na świecie, wydawnictwa Baba Ryba. Tak wygląda okładka tej książki. O śmieciach tutaj napisano bardzo, bardzo wiele. Prześledzono los śmieci niemalże od średniowiecza do czasów współczesnych. Dużo informacji, skąd się biorą, to my wiemy, natomiast gdzie występują śmiecie, może nie zawsze mamy tego świadomość, a występują naprawdę wszędzie. Tak jak tutaj napisano, śmieci są nawet w kosmosie. Pozostałości po uszkodzonych satelitach i spalonych rakietach krążą wokół Ziemi jako śmieci kosmiczne i zagrażają przyszłym misjom badawczym. Śmieci są również na Księżycu. I wprawdzie żaden człowiek nie dotarł jeszcze na Marsa, ale i tam czeka już kilka ton śmieci. Są to m.in. uszkodzone roboty z misji badawczych wysyłanych z Ziemi. Śmieci są naprawdę wszędzie. Ta książka opowiada oczywiście o tym, co robić z tymi śmiećmi, co z nich można zrobić jeszcze, jak są przechowywane śmieci. No i oczywiście zachęca do tego, by jak najmniej produkować tych śmieci. Trudne jest to w obecnym czasie. Wszędzie mamy rzeczy, które są pakowane. Niekiedy pakowane w opakowania, w które niekoniecznie musiałyby być schowane. Mogłyby być sprzedawane luzem. Dlatego jest duży problem. Natomiast my możemy jakoś temu zaradzić. Możemy się zastanowić, chociażby na zakupach wybierać te rzeczy, które nie wymagają tylu opakowań i nie musimy produkować aż tylu śmieci. Zachęca też do tego historia pewnej rodziny Johnsonów, którzy właśnie ograniczają do tego stopnia produkcję, dosłownie produkcję śmieci, że co roku ich śmieci z ich domostwa mieszczą się w niewielkim słoiku. Więc naprawdę można. To, co najgorsze wśród śmieci i czego jest najwięcej, gdzie jest wszędzie, bo jest i w morzach, oceanach, i w powietrzu, dosłownie wszędzie, to jest oczywiście plastik. To kolejna książka tego samego wydawnictwa, Plastic Fantastic. Nie jest to książka, która całkowicie neguje istnienie plastiku w takiej formie, w jakiej on jest, no bo nie da się, tak? On już zaistniał i jest też potrzebny, więc ona również tutaj opowiada pozytywnie o plastiku, co z niego można zrobić, natomiast też zachęca właśnie przede wszystkim do segregacji, żeby można było jeszcze raz ten plastik wykorzystać, choćby tak jak tutaj jest taka ilustracja, choćby gdzie. To jest przedstawiony schemat domu, takiego przykładowego domu i zaznaczone są miejsca, rzeczy, w których znajduje się plastik. Jak będziecie przeglądać tą książkę, to zobaczycie, że on jest naprawdę praktycznie wszędzie, oprócz tego, że jest na przykład w narzutach, w naszych ubraniach, w krzesłach, łyżki, kubki. Jest również w paście do zębów, w szamponie, którego używamy, więc jest wszędzie. Najważniejsze jest to, żebyśmy go segregowali, żebyśmy nie wyrzucali plastiku, butelek pustych do morza, do wody, żeby po prostu się nim odpowiednio zająć. Ta książka na pewno jest taką zachętą. Jeszcze na koniec, tutaj chciałabym Wam podać pewną informację, którą znalazłam. Zaraz mi zaginęła, bo tutaj jest tyle. Właśnie, jest. Odnośnie plastiku i innych rzeczy. Jeżeli mamy do wyboru
warto chociażby wziąć opakowania papierowe. Papier rozkłada się od 1 do 6 miesięcy, czy puszka, która rozkłada się od 10, no ale do 200 lat. Natomiast plastik od 100 do 1000 lat. Tyle o plastiku. Dwie książki warte, żeby poczytać z dziećmi. Śmieci, naprawdę wiele informacji i plastik fantastik. Dziękuję bardzo.